Irlandczycy celebrują dziś swoje narodowe święto, Dzień Świętego Patryka. Symbolem tego dnia jest zielone piwo, które serwują także polskie puby. Świętowanie w Polsce ma przybliżyć codzienne życie i obyczaje Zielonej Wyspy, a Irlandczycy to naród podobno podobny z temperamentu do Polaków. Patron Irlandii, święty Patryk, żył na przełomie IV i V wieku naszej ery. W wieku 16 lat został porwany przez irlandzkich piratów. Udało mu się zbiec z niewoli i zdobyć wykształcenie. Został duchownym. W ciągu swojego życia skrystalizował Irlandię. Sam, oczywiście pozyskując swoich jakby zwolenników, to znaczy swoich, czyli wyznawców chrześcijaństwa. Dziś, w dniu świętego Patryka, mieszkańcy Irlandii mają dzień wolny od pracy. Ożywiają się puby i sutoleją się irlandzkie trunki. Charakterystycznym elementem tego święta jest zielone piwo. Jest to po prostu jedna wielka zabawa i wspomnienie historii, zastanowienie się nad tym, co się dzieje teraz, co się kiedyś działo. Dzień świętego Patryka znajduje coraz więcej zwolenników także w naszym kraju, a Irlandczycy dobrze czują się w polskich pubach. Czują się prawie jak u siebie na wyspach. Podoba im się klimat lokalu. Czują się swobodnie. Wiadomo, to są ludzie rozrywkowi. Dla nich pub to jest taka instytucja, która w Polsce dopiero się rozwija tak naprawdę. Kultura i sztuka Irlandii jest w Polsce jeszcze mało znana. Dzisiejszy dzień ma przybliżyć nas do niej. Irlandia, taki nieznany trochę kraj dla nas, dla Polaków, nagle otworzył, kiedy weszliśmy do Unii, swoje granice. Traktuje nas jak partnerów. Dzień patrona Zielonej Wyspy, świętego Patryka, obchodzony jest także w innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. No, zastanawiam się, czy my mamy jakieś święto do wyeksportowania i nic mi nie przychodzi do głowy. Może Państwo podpowiedzą.